Nie mam zwrotnej. Halo Warszawa. Halo Warszawa. No teraz mam. Dobra, Mareńko. Powiedz temu, żeby już oddawał głos, bo będą zaraz grali hymnę, a on tam truje z tego studia nie wiadomo po co, no. Halo, witam Państwa z Parc des Princes, hymn polski, a teraz Marsylianka. Ogłuszający doping 30 000 francuskich kibiców. Skromna, ale również zauważalna grupa Polaków, którzy tutaj są i zasiadają w specjalnym sektorze. 13 lat temu na tym stadionie po raz ostatni wygraliśmy z Francją i to najwyżej w historii. Po raz 13 w historii kontaktów obu reprezentacji spotykają się właśnie te dwie drużyny. Drużyna francuska pod wodzą Aimé Jacquet przez 13 spotkań jest niepokonany. Pora wreszcie przerwać tę pasce, powiedzieli przed dzisiejszym spotkaniem polscy piłkarze i Henryk Apostel. Widzą Państwo jedną odpowiedzi na pytanie, czy zagra Roman Kosecki. Zagra, obawy do ostatniej chwili, bowiem wczoraj nadciągnięcie mięśnia dwugłowego, odnowienie kontuzji, prześwietlanie w szpitalu i decyzja pozostawała do niego. Jest więc jedynym reprezentantem drużyny mistrza Francji na boisku na Parc des Princes. Francuzi bez siedmiu podstawowych graczy. Trzeba wykorzystać tę szansę. My osłabieni jesteśmy znacznie mniej, bowiem nie może grać tylko Jaskulski i Wieszczycki. Na ten dzień czekaliśmy o jakże udanego spotkania ze Słowacji. Oto ławka rezerwowych naszej drużyny, ale ja rozpocznę od prezentacji polskiej reprezentacji. A więc w bramce, co może być zaskoczeniem, debiutujący w eliminacjach Mistrzostw Europy po raz 9 w reprezentacji Andrzej Woźniak. Z numerem 2 Łapiński, z 3 Zieliński, z 4 Koźmiński, z 5 Wałdoch, z 6 Iwan, z 7 Świerczewski, z 8 Nowak, z 9 Juskowiak, z 10 Roman Kosecki i z 11 Kowalczyk. Trójkolorowy w bramce Lama, dalej z numerem 2 Angloma, z numerem 3 Lizarazu, z 4 Thuram, z 5 Leboeuf, z 6 Guérin, z 7 Deschamps, z 8 Desailly, z 9 Dugarry, z 10 Zidane i z 11 Ginola, ulubieniec Parc des Princes. 4 graczy występujących poza granicami Francji, 3 piłkarzy Bordeaux, po jednym z Monako, Strasburga. Także zobaczymy, jak się zaprezentują. Gra nerwów do ostatniej chwili. U nas nie było wiadomo, czy zagra Kosecki, ale gra. My rozpoczynamy, a trener Aimé Jacquet wstrzymywał się z ogłoszeniem składu na pół godziny intermezzo. Biało-czerwone, polskie kostiumy, no i oby udanie, oby wykorzystać szansę być albo nie być w finałach Mistrzostw Europy. Przegrywający odpada. Pokażcie, że potraficie grać, zróbcie sprawę przyjemność sobie i publiczności. Apeluje Leki. Na Parc des Princes będzie gra, ale będą i łzy. Kto je dziś wyleje? Pyta również Leki na drugiej stronie. Francuzi. Iwan, debiutujący w reprezentacji, zdecydował się jednak Henryk Apostel na wystawienie piłkarza Feyenoordu, najwyższy transfer z Holandii, graczy grających w klubach holenderskich. Nowa szansa na kontrę, Jemamy wyprowadza, ale trzeba być uważnym w obronie. Obok Zidana Piotr Świerczewski, którego będzie pilnował Łapiński, obok Ginoli, a Wałdoch obok Dugarry'ego, chyba że zamienił się miejscami, wtedy będzie przekazywanie z polskiej reprezentacji. Marek Koźmiński. Upalna pogoda, ale nie jest duszno, świetna do gry, no i miejmy nadzieję, że będziemy świadkami wielkiego spektaklu. Andrzej Woźniak, ważny pierwszy kontakt z piłką, spokojny, a to na Państwa ekranach znany doskonale były gracz Paris Saint-Germain David Ginola. Doping polskich kibiców, którzy podpisali pakt o nieagresji dopingu dla polskiej reprezentacji bez względu jaką reprezentują przynależność klubową. Marek Koźmiński. Zadanie Polaków to skracać pole gry, nie dać nabrać właściwego rytmu tej drugiej linii, świetnie grającej ze Słowacją, czyli Deschampowi, Desailly'emu, Zidane i Guérin. I wykorzystać szansę, jak teraz Juskowiak, pole karne odkryto i udana interwencja obrońcy drużyny francuskiej Thurama. Pierwszy rzut roczny dla polskiej reprezentacji. Najskuteczniejszy w pierwszej grupie z Radu Przyoju Andrzej Juskowiak, sprawiający nam przyjemność swoimi skutecznymi strzałami i bramkami zdobyonymi w reprezentacji Polski w ostatnich meczach. Piotr Nowak. Świerczewski, słuszna decyzja, jeszcze poprawka i Lama, piękna akcja Polaków, udana interwencja Lamy, no ale te pierwsze minuty wskazują, że będziemy grali tutaj odważnie. Natychmiastowy powrót do obrony Świerczewskiego i Jacek Zieliński po raz pierwszy grający z Woźniakiem w tak ważnym meczu. Dlaczego Woźniak? Ano dlatego, że decyzja oczywiście należy do Henryka Apostela, argumentował ją w ten sposób. Lepiej zaprezentował się w Düsseldorfie, lepiej prezentuje się na treningach. Dałem mu dzisiaj szansę. Przypomnę, o czym chcielibyśmy nie pamiętać, że młodzieżowa reprezentacja w Letukę przegrała 1-4 z drużyną młodzieżową Francji. Oddaliły się nieco szanse awansu do Atlanty, choć oczywiście jeszcze są. Skupmy się na grze pierwszych reprezentantów. Wałdoch, Iwan, Guérin, Deschamps, daleka piłka do Gignoli, Gignola świetnie na polu karnym, jeszcze się udało, brawo Woźniak, już tam nadbiegał Dugarry. Guérin na każdym mecz tej murawy, ale skutecznie walczą z nim Iwan. Czwarta minuta pojedynku w partii ciążąc o być albo nie być. Trójkolorowy bądź biało-czerwony w finałach Mistrzostw Europy. Lizarazu. Dobre przechwycenie przez Nowaka. Z prawej strony ma Kowalczyka. Z lewej strony idzie tam Koźmiński. Zagranie do Kowalczyka. Kowalczyk niedokładnie jednak do Nowaka. Szkoda, ale walczy Piotr Nowak. Ofiarny. Leboeuf. Ładny mecz od pierwszych minut. No ale tutaj musi być walka, bo przecież i jedni i drudzy liczą na zwycięstwo. Zidane. Nie ma spalonego. Dugarry z prawej strony jest Deschamps. Groźna sytuacja. Brawo Jacek Zieliński. Pierwszy rzut rożny dla Francuzów. W rzutach rożnych 1-1, ale w meczu bez bram. Powtórka sytuacji. Dugarry gra z Bordeaux po raz trzeci w podstawowym składzie. Grał oczywiście więcej, ale był rezerwowy. Jest atowy wykonawca, Guérin. I jeszcze raz z tego samego miejsca po główce Iwan. Oto właśnie Tomasz Iwan. Debiutuje w reprezentacji. Widzieli Państwo ten łokieć gracza francuskiego. No i zagrają Petro jakimś maził, o jakimś pił, choć dzisiaj słabo spał tej nocy, denerwując się o Koseckiego i o postawę polskiej reprezentacji Henryka Apostela. Wczoraj na treningu już się wyczuwało tę atmosferę wielkiego dzisiejszego meczu. Angloma nad palonym dwóch Francuzów, ale nie podniósł bocznej chorągiewki. Sędzia hiszpański sędziuje to spotkanie Manuel Diaz Vega jako główny. Ten, który prowadził mecz jako główny również podczas finału Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Holandia, Arabia Saudyjska. Sekundują mu Sertaco Gracia i Olmos Gonzalez. Ładnie. Pierwszy Gracia. Od rzutu wolnego po faulu Guérina na Iwanie rozpoczęli Polacy. Wałdoch. Koźmiński. Faulowany Piotr Nowak. Deschamps upomniany przez Manuela Diasa Vegę. A to powtórka tego nieczystego wślizgu. Gwiazda Juventusu, wcześniej Olympique Marseille, Kosecki. Bardzo bacznie będą przyglądali mu się francuscy kibice, szczególnie sympatycy drużyny mistrza Francji. Rzucał tu dla Polaków. Iwan. Kowalczyk. Od wolnego Lama, który jest kapitanem reprezentacji Francji. 766 minut i doliczając te 8, które już upłynęły, 774 zachowuje czyste konto. Ale marzą nasi, by wreszcie tę jego szczęśliwą paczkę przegrać. Czy się uda? A to Jacek po raz 14 prowadzący reprezentację Francji. Jeszcze pod jego wodą nie przegrali. Ginola. Guérin. Dobre wejście Lizarazu. Groźna sytuacja Francuzów. Mieliśmy teraz sporo szczęścia. Nie doszedł do piłki Deschamps. Lizarazu, świetny mecz z reprezentacją Czech, dwie bramki tego piłkarza. Przepraszam, to Zidane, który strzelał, a teraz wchodził Lizarazu. Niemal na pamięć może grać Dugarry, obaj Bordeaux. Podobnie jak i Zidane, o którym mówiłem. Ze Słowacją bramkę strzelał z grających dziś Guérin, a także Ginola. Ponadto nieobecny Blanc, a jedna z bramek była bramką samobójczą. Wtedy zrobiło to wrażenie, 4 gole Francuzów, no ale myśmy wygrali później 5-0, nieco zrzedły miny Jacek i piłkarzą Francji. 10. minuta dobrego, widowiskowego spotkania na Parc des Princes. Kowalczyk, wyszła piłka jednak poza linię końcową. Rzucił trochę Wojciech Kowalczyk z tej swojej nadwagi. To, co martwiła Apostela, to to, że zawodnicy są w różnym stadium przygotowań w klubach poza granicami kraju, różny start ligi, ale nie Jacek też narzekał, bo przecież ma 4 graczy, którzy występują w klubach poza granicami Francji. Termin niedogodny, kłopoty ze zdrowiem zawodników podstawowego składu, no a grać trzeba. Guérin. Guérin groźnie. Ginola. Dugarry. Zieliński. Wałdoch. Koźmiński. Obok niego Deschamps. Atak Francuzów już w naszym polu karnym. chcą zmusić Polaków do błędu, przechwycić piłkę. Ruszył Kowalczyk, liczą na błąd Leboeuf, który gra po raz drugi w reprezentacji, rosły stoper drużyny Strasburga. Angloma, dobre przejęcie przez Nowaka, szansa na kontrę polskiej drużyny, jest tam Juskowiak, żeby się to nie spalił, ale wzięli tam w kleszcze Nowaka i wyłuskali piłkę Francuzów. Łapiński, Ginola, Kosecki, jest szansa, nie może jednak grać do Nowaka, który jest na spalony. Zorientował się do Kowalczyka. Ten do Juskowiaka, ale niedokładnie. To będzie lepszy w drugiej linii. W środkowej strefie boiska tu jest klucz bez wątpienia do sukcesu w tym dzisiejszym spotkaniu. Tymczasem Zidane, Deschamps świetnie grali w spotkaniu ze Słowacją. Ginola, często zmieniający miejsce na boisku. Już do Dugarego, tu ten główkuje, ale jest Andrzej Woźniak. No, jak równy z równym, z lekkim wskazaniem. Więcej sytuacji podbramkowych mieli Francuzi, ale na razie jest to bardzo ładne widowisko. 12 minut pojedynku eliminacji Mistrzostw Europy. Parku Książąt poza nami 0-0. Juskowiak, kłopoty tam z tym długim zagraniem i od rzutu z autu rozpoczną Francuzi. Pięciu zawodników polskiej reprezentacji, którzy grali przeciwko Francji w remisowym meczu w Zabrzu. Trzech piłkarzy tamtej reprezentacji dziś w 11 podstawowej Francji. No i rzeczywiście świetny doping francuskiej publiczności. Koźmiński. Świerczewski. Nowak. Koźmiński. Gratuzinę też miał szansę gry w Nantes, ale dość zaporowa cena włoskiego klubu uniemożliwiła przejście Koźmińskiemu, no i zastąpił go po kłopotach zdrowotnych Loko. Roman Kosecki, ładne przejęcie Wałdocha. Ruszył tam Wałdoch, ale jest ten niesamowity Desailly, którego przecież pamiętamy z Ligi Mistrzów, z występów w Milanie, czyszczący w tej środkowej linii wszystko, co jest możliwe. Faulowany Zidane. Ale też leży na boisku Tomek Wałdoch. Oto właśnie w tym starciu. No i tego pana przedstawiać nie muszę. Tworzył wraz z byłym selekcjonerem Ulierem lub Francja. Bliżej nam przez kanał La Manche do Anglii niż Polakom, ale musimy dzisiaj wygrać, mówił przed tym spotkaniem wczoraj w telewizji Michel Platini. Jest wszystko w porządku, wraca Wałdoch i Francuzi od rzutu wolnego. Angloma. Poradził sobie z Koźmińskim. Angloma. Pole karne. Dobrze zablokowana piłka. Jacek Zieliński, ale wprost pod nogi Ginoli. Owacyjni witamy podczas prezentacji. Mimo że rozstał się z Paris Saint-Germain, ulubieniec wielu Francuzek, piłkarz nietuzinkowy na boisku, a także interesujący się modą, bierze udział w pokazach mody, kuszony ofertami może z lepszych klubów, trafił do Newcastle. A to Lebeuf na państwa ekranie. Nowak, Iwan. Pierwszy raz w narodowej reprezentacji. Świetne recenzje w poprzednim sezonie w lidze holenderskiej. Kosecki faulowany. Bezpardonowe wejście Desailly'ego. Desailly już ma na swoim koncie żółtą kartkę i Angloma muszą uważać na tej reprezentacji Kosecki i Koźmiński. Kwadrans spotkania poza nami, bez bramek na Parc des Princes. Rzut wolny dla Polski, Piotr Nowak, ładnie rozegranie do Koseckiego, ten z 16 metrów, ale wszyscy Francuzi łapiąc na spalonym Koźmińskiego, Kowalczyka i Juskowiaka. Nie jest chyba wszystko w porządku z tą prawą nogą Romka Koseckiego. Wczoraj, jak mówiłem, w szpitalu na USG są tam jakieś zgrubienia we włóknach mięśniowych. Załatwiano specjalne rajstopy, takie ocieplające. Bał się, ale podjął ryzyko. Bał się, bo kontrakt z Nantes jest jasny. Nie będziesz grał w podstawowym składzie, nie będziesz zarabiał pieniędzy. Ale liczy się reprezentacja, powiedział jej kapitan i zdecydował się podjąć ryzyko. Teraz słychać polskich kibiców, kiedy na moment za misji Francuzów. Deschamps. I będzie żółta kartka dla Jacka Zielińskiego. Pierwsza w tym spotkaniu. Powiem szczerze, że dyskutowałbym, czy to był akurat faul kwalifikujący się do ukarania gracza żółtą kartką. Niczym to nie zmienia faktu, że jest rzut wolny dla Francuzów. Zidane. Wrócił Juskowiak. I z autu Francuzów. Atut własnego boiska, własnej publiczności. Po raz pierwszy od 21 miesięcy na tym stadionie, który był tak pechowy w spotkaniu z Izraelem, a najbardziej z Bułgarami, kiedy to w ostatniej minucie pożegnali się z finałami Mistrzostw Świata. Ładne wyjście Woźniaka, ale spokojna interwencja odpowiednio wcześniej w obiektu Tigerem. Polacy w tym samym hotelu zamieszkali w Trianią. Nie mieliby tu nic przeciwko temu, żeby sprawili nam taką radość jak Bułgarzy swoim kibicu. Nie może Woźniak złapać piłki w ręce. Nikogo nie było. Troszkę nasi teraz stracili z rytmu gry. Dobrego od początku. Dugarry pilnowany tam przez naszych. Nie walczył w partii wykroczni. Jacek Zieliński. Angloma, trudno z nim wygrać główkowe pojedynki, tak samo jak Desailly. I rozpocznie Andrzej Woźniak. Doprostowywał nieudanie dla nas Deschamps. Szybki początek. Wyrównany, teraz inicjatywa po stronie Francuzów, ale bardzo dobrze broni się polska reprezentacja. Na razie nie mieliśmy specjalnych okazji do wyprowadzenia kontra. Desailly, Dugarry, szybko tutaj do wchodzącego Lizarazu, groźne są do jego wejścia i teraz prawo Woźniak. A strzelał Dugarry. No, mówiłem, że znają się tak, że mogą grać na pamięć jednego klubu. Koźmiński, Juskowiak, do bratnika, do Kowalczyka, szybkość Kowalczyka jednak mniejsza od Anglomy, ale będziemy zdałem, to jednak piłka wyjdzie poza końcową linię, mieli wrzut z autu, tymczasem skrzyni Francuzi. I Angloma natychmiast, ale dobrze ustawiony Zieliński. Spokojnie uspokoić grę, to czyni Piotr Nowak. Niedokładnie na razie, nie zazębiają się tak, jeśli chodzi o atak polskiej drużyny. Angloma, Deschamps. Dobre wejście, bardzo dobre wejście Koźmińskiego. I od rzutu z autu po wybiciu spod nóg Świerczewskiego Polacy. Pauza. Przytomny rozciągnięty do Iwana. On jednak przegrał bliskowy pojedynek Lizarazu. Ginola. Nie wolno mu nabrać, pozwolić na nabranie tego rytmu, tempa. Słynie ze swoich technicznych umiejętności. Dugarry, piękne przejęcie piłki. I faul Koseckiego. Gdyby byli w takiej formie, powiedział Henryk Apostel, jak przed meczem z Brazylią, byłbym spokojny o wynik meczu. A to, że jest różny czas przygotowań, w różnych klubach, w których występują Polacy na zachodzie, to mnie martwi. Nie wszyscy są pełni sił, nie wszyscy wytrzymają ten mecz do końca, ale nie uprzedzajmy w jego wypadku. Kolejny rzut wolny. Zaostrzyła się to gra. Wszyscy Polacy w obrębie własnego pola karnego. Zidane będzie strzelał, Woźniak prawda. No, wreszcie dostał szansę. Już wydawało się, że nic jej nie dostanie, kiedy z nim rozmawiałem, gdzie mówił. Wie pan, ciągle jestem drugi, ale nie tracę nadziei. No i dziś spełniły się te marzenia Andrzeja Woźniaka. Desailly, Lizarazu, Ginola. Sporo pracy ma tam Łapiński. Fauluje. Prawą stroną próbują Francuzi. Deschamps. Obok niego Koźmiński. Deschamps. Angloma. Ładne przejście Francuzów. Angloma. Guérin. Koźmiński. Ale wprost pod nogi Zidane. Tutaj Angloma na polu karnym groźnie, a jak groźnie, no na nasze szczęście odbija piłkę Tomek Łapiński. Przyjechał tam Ginola i Dugarry. Kolejna groźna sytuacja Francuzów, coraz bardziej gorąco pod bramką Andrzeja Woźniaka. Zaczęli Polacy ze sporym animusem, teraz nieco stracili na tej zaciętości w grze. Nowak nie ma szans na wyprowadzenie kontry, nie ma z kim. Teraz w sukurs idzie Kosecki, musi czekać. Dopiero wybiegają Juskowiak z Kowalczykiem. No, ryzykowne są te akcje do Woźniaka. Tym bardziej, że ten wprost pod nogi Guérin. Ucieka Dugarry ze spalonego. Zaciekle walczący, ale Krzysztof Bukalski. Niepilnowany Desailly. Zidane. Ginola, no, bajeczna technika. Andrzej Woźniak nie będzie miał problemów, ale tak na wszelki wypadek jeszcze przywrócił piłkę do ziemi. 25 minut, bez bramek na Parc des Princes. Jakże ważnym meczu dla obu reprezentacji. Pierwszy kwadrans wyrównany, a później coraz wyraźniej do głosu dochodzą Francuzi. Nowak. Nie zazębiają się te akcje Polaków w ataku. Ale też bardzo dobrze gra druga linia Francuzów. Ginola, ale zagranie było ręką. Ale nie dyskutował. Zresztą gdybyśmy mieli powtórkę, to byśmy byli pewni w 100%, ale było zagranie ręką z Zinoli. Guérin. Zidane. Prawą stroną Deschamps. Coraz płynniejsze akcje Francuzów. Ginola. Łapiński na lewej stronie. I tutaj Wałdoch w ostatniej chwili podniósł Dugarego. Thuram bezbłędnie przechwycił piłkę adresowaną do Kowalczyka. I Guérin, siła napędowa. Zidane. Pięk zawodu francuskich kibiców. Ale strzał był bardzo niecelny. Po 10 punktów po 6 grach obu reprezentacji. Przed nimi spotkania z Rumunią. Desailly, na coraz więcej pozwalamy Francuzom. Guérin. Znowu to wejście Anglomy, nie ma spalonego, groźnie Dugarry. Mocno zabiło mi serce, kiedy tam przewrócił się na polu karnym, odczytał się Francuzów. Zatem leży Łapiński tutaj, ucierpiał w tym starciu. Doktor Moskowicz. Nie zezwala mu jednak hiszpański arbiter techniczny na wyjście na boisko. Podnosi się Łapiński. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. Lama bezrobotny jak na razie w dzisiejszym meczu. Ginola. Groźnie przedłużył to dośrodkowanie na nasze szczęście Andrzej Woźniak. Tomek Łapiński. Nie potrafimy teraz wyprowadzić skutecznie piłki Dugarry. Zostawiamy tam naszą swobodę. Teraz zablokowany strzał przez Zielińskiego. No, przejąć piłkę, przytrzymać ją nieco dłużej. Dać odpocząć formacji defensywnej, ale już ją tracimy. Po nieporozumieniu Nowaka z Koseckim. Zaatakować Francuzów, nie pozwolić wyprowadzić akcji, nabrać im tempa. To mówił Henryk Apostel, gdzie oglądali kasetę z meczu z Norwegią. No, ale w pierwszych minutach to Polacy realizowali, teraz nie. Szybkość Anglomy niesamowita. Świetne warunki fizyczne, ale poradził sobie tam Koźmiński z Wałdochem. Nowak. No, obok niego Deschamps. A Ginola. Piotr Nowak, gwiazda Monachium. Główna siła napędowa polskiej reprezentacji traci kolejny raz piłkę i już to nie atak drużyny Francuzów. Niepocieszony Ginola, ale blisko całej akcji Manuel Diaz-Vega. Andrzej Woźniak od naszej bramy. Nie nadarzyła się szansa do wyprowadzenia kontry, do zagrożenia bramki Lamie. Paweł Łapińskiego. Sporo pracy ma Tomasz Łapiński. Mówiłem o tym przekazywaniu z Tomkiem Wałdochem, Zinoli, Dugarry. Obaj ruchliwi, szybcy, roczni, zdecydowani, no i naprawdę bardzo dobry strzelcy. Chwila oddechu, spokoju dla polskiej drużyny. Osiemset minut. Czyste konto zachowuje Lama, a i Andrzej Woźniak w dzisiejszym meczu też. Remis prolonguje nadzieję i jednych, i drugich. Ale sporo do zakończenia. Jeszcze prawie godziny. Czyli troszkę słabiej dzisiaj nasza linia po tym pierwszym udanym kwadrans. Trzeba podjąć inicjatywę, przejąć ciężar gry, dograć coś do Juskowiaka i Kowalczyka, którzy otrzymali bardzo mało piłek. No i wracać też pomóc obrońców. Nowak. Iwan przejął. Kosecki. Ale zbyt mocno. Thuram i Leboeuf. Thuram po raz czwarty w reprezentacji. Leboeuf po raz drugi. Tutaj też szansy upatruje nasz selekcjoner i polscy napastnicy. Ale na razie od 15 minuty sporo pracy ma nasza obrona. Faulowany Angloma. Nie, próbował na arbitrze wymusić faul. Ten ze stoickim spokojem pobiegł i pokazał, że rozpocznie grę Andrzej Woźniak od bramki polskiej. Padło tempo gry. Ale tu parno i duszno jest tutaj w tej niecce stadionu na Parku Książąt. Thuram. Zidane. Faulował Dugarry. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Mało ruszyli są Polacy, nie ma do kogo dograć. Nic się nie pokazuje. Muszę tutaj Piotrek Nowak, ale Łapiński zgubił ją w sposób dziecinny. Chyba zmęczony. Sporo pracy ma Tomasz Łapiński. Leboeuf i Thuram. Desailly. Lizarazu. Zastępujący na lewej obronie Dimeko. Wojciech Kowalczyk, ofiarnie Iwan. Świerczewski faulowany. I będzie żółta kartka dla Guérin. Druga w tym meczu żółta kartka. No, straciło na atrakcyjności widowisko. Spadło tempo gry. Coraz więcej fauli, akcji przerywanych, no ale czekamy na to, by Polacy odnaleźli ten rytm z pierwszych 15 minut. Przy bocznej linii mówię o tym, czego Państwo nie widzą, chociaż tutaj w dole ekranu widać tego pana w czarnym dresie, to Jacka przekazujący uwagi. Papin trudno wyprowadzić atak pozycyjny polskiej drużyny. Dobre rozciągnięcie do Wałdocha. Kowalczyk czeka na długą piłkę. Natychmiast wychodzą Francuzi. Przejmuje jednak Juskowiak. Teraz do Kowalczyka. Teraz będzie szansa na szybkość Kowalczyka, ale tam świetnie Leboeuf w ostatniej chwili przed nóg pana Wojtka. Zieliński. Ale wciąż Francuzi przyciski. Dużo walki. Teraz szansa przed Juskowiakiem. Spóźnił się tam Leboeuf. Juskowiak na wysokości pola karnego. Gol! Atakaka! To jest tak kontakt, który ma trójkę. Brawo, panie Andrzeju! Piękna akcja polskiej drużyny i koncentracja na Parc des Princes, a to cały polski kibiców dumem Francji, myślę, że straju. Jest tam, żeby tylko nie zapuścili Juskowiaka, zawodnicy z tej radości. No Andrzej Juskowiak bezbłędny w tych ostatnich spotkaniach, no i teraz będzie grało się łatwiej. Jedna akcja marzeń, jakże skuteczna. Nie wiedzą Francuzi, choć ustawili się z piłką na środku. Popatrzmy, Iwan, a później Wojciech Kowalczyk, atak olimpijski, tak tutaj też Andrzej Juskowiak. Niezgodna pozycja obok Leboeuf i pakuje i wreszcie odczarował to konto. Jest, proszę Państwa, 35 minuta. A więc 804 minuty przed Paulama z czystym kątem. No i teraz zobaczymy. Zacznijmy kciuki. za biało-czerwonych. Puścili chyba trochę Francuzów, oddali inicjatywę, ale wyprowadzili atak naprawdę marzy. No niepotrzebny transfer, raz rzucają polscy kibice. Skupmy się na grze, bo jest nas. Od 35 minuty 1-0 dla polskiej reprezentacji. Szósta bramka Juskowiaka przy kombinacji, a teraz groźnie Guérin. No o, odepchnie mu żółtą. To powtórka strzału Guérin. Rozumiem radość, ale niepotrzebnie rzucają polscy kibice te świetne race. Parc des Princes pozostałych trzech partii, tylko taki szum niedowierzania. Rzucają Francuzi. Zidane. Wracać. Nowak. Będzie rzut wolny. Zidane był faulowany. Nie słyszą Polacy akcji, przeprowadzają kontratak. No, teraz brutalne wejście Lamy, ale to jest bez sensu. Naprawdę Polacy nie słyszeli piska w tym tumulcie. Brutalnie Lama zaatakował Iwana w sposób bezpardonowy. Kosecki upomina. O panowie, trzymać nerwy na wodzy, to do Francuzów przede wszystkim kieruje. Na pewno Iwan nie słyszał, tak jak pozostali Polacy, tego piska, ale pokazuje, że to było nienormalne zachowanie Lamy. Przed tak bezpardonowo, że nie wiem, czy Iwan będzie mógł kontynuować grę. Wściekły, zdenerwowany, że wreszcie ktoś przerwał jego czyste konto i rękoma, i nogami po goleniach zatrzymywał tak nieprzepisowo Lama Tomka Iwana. Ale teraz będzie groźnie pod bramką Woźniaka. No mógł ukarać za to, co zrobił Lamę żółtą kartką, a tymczasem kartą Iwana za to, że nie słyszał piska. Sędzia hiszpański. Jeśli tak, to już trzeba było pokazać dwie żółte karty. Naprawdę nie słyszeli Polacy tego piska. Mógł sygnalizować podczas przerwania akcji. Ale to już wszystko historia. Prowadzimy 1-0. 39 minuta i Zidane ustawił piłkę, zanim jest Desailly. Wszyscy biało-czerwoni na polu karnym. Odrzucający dobieg francuski kibic. To starcie Lamy z Iwanem spowodowało teraz zamieszki tutaj na razie nie groźne, tylko rzucanie poduszkami na trybunach. Patrzcie, to jest na boisku. Juskowiak. Mówił, odczaruje bramkę Lamy i to uczyni. Teraz skoczyła francuska policja do sektor polskich kibiców. Mam nadzieję, że za chwilę to wszystko się uspokoi. Mogą się nasi kibice skupić na grze polskiej reprezentacji, której przyda się doping. Prowadzimy 1-0. Zobaczyła francuska policja z pałkami i z gazem łzawiącym. Zupełnie niepotrzebna postawa polskich kibiców. Mecz toczy się nadal. Jest na co patrzeć. No ale mam nadzieję, że za chwilę będzie wszystko w porządku. Nie ma czasu. Zbyt dużo dzieje się na boisku. Realizator, by pokazać sektor polskich kibiców. No ale zapanował w nim na razie spokój. Iwan. Ginola, faul Łapińskiego. No i to oznacza żółtą kartkę dla Tomka Łapińskiego. Zieliński, Łapiński ukarany kartkami, a u Francuzów Guérin, ten, który będzie dośrodkowywał. 5 minut do końca pierwszej połowy. Zagrali Polacy w stylu Rumunów, mistrzostw świata do spotkania Rumunia-Argentyna. Jedna jedyna akcja w meczu na bramkę Lamy i gol, ale teraz groźnie Guérin, Zieliński, Kosecki przewrócony przez Lizarazu i rzut wolny dla Polaków. No już wszystko w porządku. Obawiałem się o to, o zachowanie polskich kibiców. Powrócili do kulturalnego dopingu, co cieszy. Koźmiński pokazuje, żeby ktoś wyszedł. Przybliżył nieco, to by było do kogo dograć. Tracimy piłkę, walczy o nią Nowak. Desailly, ale trudno z nim wygrać pojedynek. Dugarry, temu łatwo odebrał Wałdoch. Popchnięty Nowak będzie wyzwolony dla Polaków. 3 minuty do końca pierwszej połowy. I od rzutu z autu po wybiciu piłki przez Anglomę. Kowalczyk. Poradzili sobie Francuzi. Idzie Zidane, z lewej jest Ginola, do niego zagranie na spalonym Ginola. Muszą Polacy ryzykować, muszą podjąć ryzyko. O tym mówił mi Henryk Apostel przed dzisiejszym meczem. Będziemy ryzykowali, będziemy stosowali pułapki offside'owe. Nie da rady z szybkim Zinolą grać inaczej. Wiedzą Państwo wyraźnie. Palony. Dobra. Kosecki będzie zwolny dla Polaków. Iwan, przepraszam, zwolny dla Polaków. Tutaj Roman Kosecki podniósł palce w górę. Jest dobrze, tylko z takim wynikiem zakończyć tę pierwszą połowę. Tu odpocząć. Szak. Świerczewski. Mądrze robią Polacy, atakują. Trzeba poszanować piłkę, chociaż teraz nie opanował jej Marek Koźmiński, ale zagranie Świerczewskiego było niedokładne. Wiedzą francuscy kibice, że jest już końcówka pierwszej połowy. Znów wzmaga się dobrze. Przypomnę, od 35 minuty po bramce Juskowiaka prowadzimy 1-0. Zieliński. Woźniak. Wałdoch. Szalejąca Angloma. I Desailly. Może złapać Andrzej Woźniak tę piłkę. Podaną przez Wałdocha, ale na wszelki wypadek tego nie czyni. Zyskując na czasie. I za chwilę znowu grę. Brawo Panie Wojtku za to podanie. To słowa kierowane oczywiście do Kowalczyka. Iwan. Nowak. Kosecki. Ładne rozciągnięcie na lewą stronę do Koźmińskiego. Angloma. A jednak zdołał przechwycić. I Desailly. Dziura. Jeszcze jeden was. Nie miałbym nic przeciwko temu i Państwo przed telewizorami. O to proszą kibice tej Polacy na Parc des Princes. Ale tutaj Francuzi. Kosecki. Nie wyszedł, poszedł za Guérinem, choć nasi zastawiali pułapkę offside'ową i rzut z autu dla Francuzów. Cieszą się 44 minuty z sekundami. Za wysoko uniesiona noga Świerczewskiego, rzut wolny dla Francuzów. Guérin, wszyscy prawie Francuzi na naszym polu karnym, Woźniak się mija z piłką, ale też i wychodzi ona daleko od naszej bramy. Był chyba faulowany Andrzej Woźniak tutaj przy tym wyjściu. Przydałaby się powtórka, jest, popatrzmy, Juskowiak tutaj świetnie wyszedł w górę, no tak, to wejście Thurama było nieprzepisowe. Oczywiście. zadowoleni francuskich kibiców, ale to nie są zachowania Woźniaka na zyskanie czasu. Ruszył jakby mu przybyło energii. Nieco zatkało mu oddech przy tym starciu, ale Francuzi nie rezygnują. Do ostatnich chwil pierwszej połowy Guérin, Dugarry i Zidane na polu karnym, ale tylko rzut rożny. 46 minuta, były przerwy w grze, przedłuża ją hiszpański arbiter Manuel Diaz Vega. Niepilnowany tutaj jest Thuram. Podchodzi do niego Kowalczyk. Dobrze Polacy przed pole karne. Lizarazu. Ale Francuzi odwzórzał. Ginola. Dobrze Łapiński czysto. Desailly. Lizarazu. Wałdoch. Zająć piłkę, może się uda. Thuram. Deschamps. Zidane. Na spalonym jest Guérin. No, moment oddechu, spokoju. Przydałby się już gwizdek kończący pierwszych 45 minut. Sporo nerwów kosztowała nas ta pierwsza połowa. Ale też myślę, że jesteśmy usatysfakcjonowani grą Polaków. Zieliński. Zupełnie daleko. Jest szansa na przechwycenie przez Juskowiaka. Deschamps. Thuram. Szeroko. Deschamps. I odrzutu z autu Polaków. Nowak. Piotr Nowak. Roman Kosecki. Prawy jest Tomek Iwan. Niedokładne zagranie Romka Koseckiego. Nie gra dzisiaj na miarę swoich możliwości. Romek Kosecki myślę, że jednak odczuwa ból tego mięśnia. I Polacy odrzutu z aut. Dugarry do Woźniaka. I koniec pierwszej połowy. Co ja Państwu będę mówił, skoro Państwo wszystko widzieli? Na Parc des Princes po bramce Andrzeja Juskowiaka w 35 minucie prowadzimy z Francją 1-0. Chciałbym zakończyć tak transmisję po drugiej połowie. Halo Warszawa. Ale w 35 minucie, po 804 minutach Juskowiak odczarował bramkę Lamy. Przed nami ciężka, druga połowa. Ciężka, bo przecież obawiamy się o kondycję naszych reprezentantów. Wiemy o ich dolegliwościach, jak wytrzymają ten mecz, ale z nadzieją, z wiarą to, że utrzymają korzystny rezultat. Rozpoczynam tę drugą połowę wraz z oglądanym przed momentem Manuelem Diazem Vegą. Rozpoczynają Francuzi. Ginola, niedokładnie. Nowak. Czyste wejście Deschampsa. Szansa na kontrę Francuzów. Groźnie, bardzo dobrze interweniujący Jacek Zieliński. Łapiński. Kowalczyk teraz szansy tanki jak Juskowiak, choć nieco w wolniejszym tempie. Szkoda, że stracił ten piłkę. Guérin. Nowak. Koźmiński. Ładne zagranie tutaj do Juskowiaka. Atak pozycyjny polskiej reprezentacji. I na stronie piłki na nogach. Mamy pierwszy rzut rożny w drugiej połowie dla Polski. Łapińskiego i Zielińskiego 13 reprezentanci pod polem bądź na polu karnym Francuzów. Nowak gładko po ziemi przed pole karne. Koźmiński natychmiast do Koseckiego. Wybiegają Francuzi, by zastawić pułapkę offside'ową. Nieporozumienie Romka Koseckiego z Piotrem Nowakiem. No, widać, że nie jest w pełni sił Roman Kosecki. W przerwie rozgrzewali się i Bukalski, i Bałuszyński, i Czerwiec, i Wojtala. Nasi rezerwowi. Udana interwencja Łapińskiego. Ale Francuzi przy piłce. Jest mordowany Guérin. Dugarry w środku. I przejmujemy. Kosecki, daleka piłka do Juskowiaka. Szansa na końcu sytuacji w pierwszej połowy. Juskowiak, ale szybki jest Lebek. Tym razem od naszego zawodnika. Angloma. Trzeba wracać. Szybkość Dugarry'ego i Jacka Zielińskiego. Dugarry. Zidane. Deschamps. Poradzi sobie Koźmiński. Jest przy piłce. Zidane. I odrzuty z autu Francuzi. Natychmiast do Ginioli. Obok niego Łapiński. Ginola na pole karne. Ponownie on. Dugarry z Iwanem. Po faulu Iwana rzut wolny dla Francuzów. Wszyscy Francuzi na naszej połowie. Lizarazu na pole karne. Jęk zawodów francuskich kibiców, ale dobrze asekurowali tam polscy obrońcy. Widzą Państwa, jak wraca Andrzej Juskowiak. Każdy ma tutaj swoje zadanie do wypełnienia i w obronie, i w ataku. Dugarry. Tę piłkę. Wychodzimy, zastawiając pułapkę offside'ową. Ale wciąż piłkę Francuzi. Zdają sobie sprawę z tego, co oznacza przegranie tego meczu. Ginola i Łapiński, nieodłączna para od początku. I rozpocznie Andrzej Woźniak. Kulturalnie dopingujący polscy kibice, poddenerwowany Henryk Apostel, ale skupiony, przeżywający ten mecz. Dla niego i dla nas bez wątpienia on by mógł się już zakończyć, ale jeszcze, proszę Państwa, 40 minut przed nami. Przypomnę, po bramce Juskowiaka prowadzimy 1-0. Iwan. Ale już za bocznej linii. Zarazu, Thuram, Leboeuf, Zidane i Świerczewski, przeszedł Zidane, udanie, dwukrotnie dośrodkował na pole karne Łapiński i Dugarry. Iwan daleko od pola karnego. Obraz gry, jak od 15 minuty pierwszej połowy. My się bronimy, Francuzi atakują. Leboeuf. Wszyscy Francuzi z wyjątkiem Lamy na naszej połowie. Thuram. Ginola. Ubieg Guérina, Zieliński. Angloma i Koźmiński. Nowak, przepraszam. I rzut wolny dla Polaków. I rzut z autu. Rzut z autu. Nowak. Nie może rozwiązać tej piłki. Atakuje go już Ginola. Koźmiński. Nowak. Szansa na rozegranie ataku. Kosecki natychmiast, ale niedokładnie do Kowalczyka. I teraz urwał się tutaj Koźmińskiemu Zidane. sporo potrafi. Jest tam Deschamps, jest Dugarry, błąd polskiej obrony, Dugarry, ale świetna obrona, poprawka jeszcze raz. Mamy szczęście, jeszcze nie koniec. Teraz możemy odetchnąć z ulgą. No, świetnie Andrzej Woźniak, Emezakę nie wierzy, że nie wyrównali Francuzi. Popatrzmy teraz już na spokojniej, bo serce biło mocno. Tutaj kick był Wałdocha, Dugarry, Woźniak raz, Guérin, Woźniak dwa. I Zidane ponad bramę. Nie potrafimy przejąć piłki, dłużej jej przytrzymać. Znowu Francuzi, którzy nabierają niebezpiecznego dla nas rytmu. Ginola. I odrzutu za uszy. Roman Kosecki w zasadzie nadaje się do zmian. Trzyma się za mięsień dwugłowy. Bukalski już się rozgrzewa. Konsultacje gestami oczywiście z Henrykiem Apostelem. A tymczasem Dugarry poradził sobie, umiejętnie się zastawił. Dugarry przed pole karne. Zidane, groźny Zidane. Świetnie i Wojciech, brawo panie Andrzeju. Miał nosa Henryk Apostel. Niesamowicie broniący Andrzej Woźniak w dzisiejszym meczu. Coraz groźniej. Tak trzymać panie Andrzeju. Szaleją Francuzi. Angloma. Thuram. Andrzej Woźniak. Chwila oddechu spokoju. Sam pobije brawo. No, czekał na taki mecz. Dalej. Tak, odejść. Trochę odetchnąć. Ciężko idzie. 10 minut jeszcze nie ma tej drugiej połowy. Gramy teraz w dziesiątkę, jeden z naszych leży na boisku, wraca groźnie Deschamps, przejął piłkę. I zatrzymujący Tomasz Wałdoch z faulem Francuzów. Po tym faulu jakieś zamieszanie, Emezakę nie dowierza co się dzieje, jak nie strzyli bramki. Popatrzmy na spokojnie, list Wałdocha. Zinoli, a tymczasem Nowak leży na boisku. Podszedł Romek Kosecki do głównego arbitra, chyba Nowak nie będzie mógł grać. Wstrzymywał się z tą zmianą Apostel. Wie, że nie są doprenowani. Wie, że nie są tak przygotowani, jakby chciał. Piotr Nowak, proszę państwa, opuści boisko na nosach. Niedobrze. No, będziemy przeżywali tutaj wiele nerwów i ciężkich chwil. Ale oby szczęśliwie do końca. Znakomita gra Andrzeja Woźniaka. No i widzą państwo Piotra Nowaka. Niemiły to obraz. No i teraz to. Ma ból głowy Henryk Apostel, ale jeszcze się nie decyduje na zmianę. Będziemy przez moment w dziesiątkę. Francuzom się spieszy. Skupmy się na tym, co na boisku, bo tutaj groźnie fruwają w powietrzu francuscy napastnicy. Dobrze, Jacek Zieliński. Oddalamy piłkę od własnego pola karnego, ale wszyscy z wyjątkiem Lamy Francuzi, kiedy gramy w dziesiątce, są na naszej połowie. Teraz ruszył tutaj właśnie Angloma. Będzie rzut wolny. I będziemy, proszę państwa, grali w dziesiątkę. Druga żółta kartka dla Tomka Łapińskiego. Teraz jesteśmy w dziesiątce, bo nie ma Nowaka. Nerwy i to wielkie. Czerwiec przygotowany do wejścia. I czerwona dla Tomka Łapińskiego. Długo patrzył Manuel Diaz Vega. Nawet myślałem, że może nie zapisał nazwiska Tomka Łapińskiego przy żółtej kartce. I proszę państwa, teraz dziewiątkę Polacy. Ale dramat polskiej reprezentacji. Cały czas Nowak poza boiskiem, a teraz Łapiński opuścił. No i za Nowaka Ryszard Czerwiec. Szybciej popędza Henryk Apostel. Prosi sędziego, żeby nie wznawiał gry, żeby pozwolił na to, żeby Polacy mogli grać w dziesiątkę, nie w dziewiątkę. Ryszard Czerwiec po raz 17 w reprezentacji. No więc jak zawsze, Francuzi bronili się w dziesiątkę. My teraz na Parc des Princes bronić będziemy się w dziesiątkę. Prowadzimy 1-0, 12 minut drugiej połowy. Rzut wolny, Ginola. Brawo Woźniak, strzelał Zidane. Kapitalnie broni Andrzej Woźniak. Jakieś wyczucie miał Henryk Apostel. Oto pomocnik Bordeaux, świetnie grający Zidane. Udałoby się, by Polacy przechwycili piłkę, był spalony, główny arbiter tego nie zauważa, nasi sygnalizują głównemu, no dopiero teraz. Ale kosztowało nas to sporo nerwów. Tyle, że jeszcze nie mniej, proszę Państwa, przed nami. Moment oddechu, spokoju dla piłkarzy i dla nas. Będzie jeszcze jedna zmiana w polskiej reprezentacji. Do wejścia jest przygotowany Bukalski, a więc limit zmian graczy z pola Apostel wykorzystuje niemal natychmiastowo, ale jesteśmy osłabieni. Romek Kosecki utyka tam na tę lewą nogę. Francuzi suną tutaj prawą stroną na naszą bramkę. Angloma nie laczeka, by nie spalić. Przejmuje Dugarry, szalejący tam przed polem karnym, ale wybija skutecznie mu Czerwiec. Polacy, szansa. Kowalczyk przejął tę piłkę, ubiega go jednak Leboeuf. I znów Francuzi, tym razem lewą stroną. Bukalski poddenerwowany, rozgrzewający się, Francuzi lewą stroną. Zidane, ładne tam zagranie. Na pole karne i Woźniak, znakomita partia tego bramkarza. Krzysztof Bukalski, ostatnie uwagi od Henryka Apostela, mówi o tym, czego Państwo nie widzą. Kogo pokryć, co zrobić, teraz będziemy się bronili. I już nie będzie można nikogo zmienić z pola. A wiadomo, że Kowalczyk nie jest na grę na 90 minut. Że Juskowiak ma kontuzję pałkiny, że Wałdoch to samo. No ale trzeba teraz wyprzedzać maksimum sił. Jeszcze niespełna pół godziny. Troszkę mniej przed nami. Znowu groźnie. Świerczewski przed pole karne, ale Francuzi Guérin. Ale gorąco. To już jednostronny pojedynek w tej drugiej połowie. Niepotrzebnie daliśmy się tak zepchnąć. Francuzi i noga Wałdocha. Spokojne wybicie. Kosecki. Z lewej strony jest Juskowiak, do niego powinna iść ta piłka, ale nie dojrzał go. Zagrał do Kowalczyka, ten jednak nie miał szans na dojście. Szkoda, że Kosecki nie dojrzał Juskowiaka. Był niepilnowany z lewej strony. Sześćdziesiąt minut na Parc des Princes, 1-0. Obrona korzystnego rezultatu nieustępliwa, jeśli chodzi o Polaków. Wojciech Kowalczyk jednak zejdzie. Mimo tego, że Romek Kosecki nie jest w pełni sprawny, będzie musiał grać do końca. W 60. minucie meczu miejsce Kowalczyka do gry Bukalski. Upomina główny arbiter Henryka Apostela, by odszedł do ławki, że nie wolno mu stać przy bocznej linii, by wszedł to takie wymalowane, przerywanymi białymi liniami pole. Oczywiście jest trener Rumunów jordanesko oglądający ten mecz. Przed jego reprezentacją spotkanie i z Polakami, i z Francuzami, przy tym z Polakami na wyjeździe, z Francuzami u siebie. Liderzy grupy pierwszej. Pierwszy kontakt. Sędzie z piłką Bukalskiego, ale nie doszedł. Kosecki z Juskowiakiem teraz w ataku. Cały czas przypomnę, proszę Państwa, od 57 minuty gramy w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce w konsekwencji czerwonej Tomka Łapińskiego. Angloma, ładne przejście. Ginola. I Świerczewski, no, stawała mu ta piłka. Będzie rzut rożny dla Francuzów. Woźniak. Myślę, że cieszy się Janek Tomaszewski, jak wykopiował jego wyczyn z Wembley. Gra dzisiaj Woźniak. Emezakę, popędza, gesta, szykiem. Mówię o tym, czego Państwo chociaż teraz w dolnym rogu ekranu był widoczny. Ładne minięcie Dugarry'ego Koźmińskiego. Asekurują Polacy faul Bukalskiego. Ale jeszcze jak daleko do końca. Tylko Koźmiński w murze, tam kryje indywidualnie, w górę tam Francuzi. Piłka jak bumerangu do Deschampa. Ten rozciąga i od dobrych kilku minut pierwszy raz na własnej połowie Francuzi. Ale już natychmiast do Deschampa, kiedy nasi zastawili nieudaną pułapkę offside'ową. Teraz rozciągnęli Ginola, natychmiast tam do Dugarry'ego, ale nie doszło. Iwan. Leboeuf i Juskowiak. Przejęliśmy piłkę. Myślę, że ją będą szanowali Polacy. Spokojnie Andrzej Juskowiak, ale dojrzał w tej grze w Sportingu. Niedokładnie. Szkoda, bo tutaj był z lewej strony Romek Kosecki. I Francuz nie spożyte siły. Szybkie tempo gry. Doping własnej publiczności. Atut własnego boiska i świadomość, że przegrywają od 35 minuty 0-1. Ale zmęczeni są już Polacy. Pierwsza zmiana w drużynie francuskiej. Wzmacnia atak Pedrosem. Boisko opuści, to może Państwa dziwić, Ginola. Oczywiście gromkie brawa. Pedros 5 razy w podstawowym składzie. Gdy reprezentację prowadził Emezakę, raz wchodził jako rezerwowy, dzisiaj po raz drugi. A w reprezentacji Francji po raz 13. Obok Koseckiego jest to drugi gracz Nantes, ale oczywiście pierwszy, jeśli chodzi o Francuzów. Wojtala nerwowo podnosi się z ławki. Ktoś tam przekazuje kolegom, tymczasem właśnie Pedros. Ze świeżym zapasem sił, gracz dalej czysto, Jacek Zieliński, świetne wyjście, też dojrzał w grze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po meczu z Brazylią, mówił, wie pan, byłem zdenerwowany, trochę trzęsł mi się na początku nogi, ale takie gry procentują i to widać. Świetny mecz z Göteborgiem i dzisiaj. Teraz wejście Deschampa w Koźmińskiego, grożące tym, że będziemy grali w 9. Maciej przeżywa ten mecz, podbiegł teraz tutaj do Jacka Zielińskiego, swojego przyjaciela z drużyny klubowej i nie tylko. A tymczasem, proszę Państwa, Koźmiński będzie znoszony z boiska. Że może po zabitach doktora Muszkowicza powróci do gry. Do wejścia przygotowany Koronkę. A więc limit zmian graczy z pola wykorzystuje Emezakę. Boisko opuścił Angloma. Karambeu, czyli pomoc. Pedros, czyli atak. Trójką będą grali. Desailly się pewnie troszkę wycofa. Pomagając obrońców, chociaż Polacy zawsze atakują. Woźniński cały czas poza boiskiem. Gramy w 9 w tej chwili. No to jak najszybciej Marek Koźmiński powrócił do gry. Na szczęście przejmujemy piłkę. Oto właśnie Parampę, ten z numerem 12 na Państwa ekranu. Gra w Sampdorii po raz 9 w reprezentacji Francji. Cały czas Koźmiński poza boiskiem. Juskowiak przed szansą. Minął tam zwodem Thurama, który wysoko wyskoczył, ale nie doskoczył do piłki. No to powtórka tej sytuacji. I Lama. Koźmiński gotowy do wejścia. Pozwala mu na to główny arbitera, więc już w dziesiątkę. I przejmujemy piłkę. Ładne zachowanie kibiców. Jesteśmy z wami. Tak jak i wszyscy przed telewizorami, dodałbym. Zdrymowało się. No, żeby Juskowiak wiedział, że Thuram się pomyli. Arando. Na pamięć Pedros. Jest Zieliński. Po nodze Deschamps i będzie wrzut za uszy. Spokojnie, spokojnie Roman Kosecki uspokaja i mobilizuje, Nie wolno sobie pozwolić na momentę koncentracji. Od 35 minuty, a mamy w tej chwili 68 prowadzimy. Grając od 57 w dziesiątkę z Francją 1-0. Czerwiec. Nie, to był Bukalski. Szkoda, że Andrzej Juskowiak nie dograł, ale jesteśmy przy piłce. Bukalski z pierwszej nie było spalonego, ale Francuzi przejęli. A jeszcze gwizdek sędziego. I natychmiast Dugarry, obok niego Wałdoch. Udało się. Iwan. No zupełnie niepotrzebnie i dość łatwo stracił tę piłkę. Nie tak nerwowo chciałoby się powiedzieć. Karambo. Zidane. Deschamps. Desailly. Tylko Leboeuf i Thuram z tyłu. Desailly, Zidane, Pedros, Zidane. Guérin. Dobrze pilnują nasi. Teraz Deschamps ma swobodę. Tam na polu karnym. Zagranie na lewą stronę jest Lizarazu. Na pole karne Guérin ponad poprzeczką. Spokojnie. I podejmuje ryzyko, wycofując Leboeuf'a, wprowadzając Djorkaeffa, a więc stawia wszystko na jedną kartę Emenzakę. Ależ będzie ciężko, nie dość, że jesteśmy w dziesiątkę, to jeszcze Djorkaeff, Dugarry i Pedros. Zmianą Wojtali czeka Apostel. Boi się, kto nie wytrzyma, boi się, by nie było kontuzji. Ofiarnie tam Iwan. Przejmie Juskowiak, ile tylko miał sił, tam nieładnie. Zidane, udało się Świerczewskiemu. Do Koseckiego. I faulowany Kosecki przez Desaiego. Francuzi też nie przebierają w środkach. Juskowiak, ładne przejście, ale zastawił ciałem dojście na pole karne Thuram. Utyka Andrzej Juskowiak. 9 Polaków z Woźniakiem na naszej połowie. Kościarnik Koźmiński, który powrócił do pełni sił. Przypominam, od 57 minuty w dziesiątkę. Świerczewski był przytrzymywany, nie zareagował arbiter. Przejmują Polacy, Czerwiec, Kosecki. Może troszkę dłużej, panie Romanie, przydałoby się, jakby słyszał moje słowa. Ależ ciężko, idzie Koseckiemu, wywalczył rzut za uszy. Pokazuje, zmiana, panie trenerze, nie mogę. I będzie zmiana, proszę państwa. Dziękujemy kapitanowi, że podjął walkę, choć szkoda, że było to pół umiejętności Koseckiego z tym bolącym mięśniem dwugłowym uda, a więc Wojtala. Za Romka Koseckiego. Jest, proszę państwa, 27 minuta drugiej połowy. 77 metr. Po trzy zmiany wykorzystane przez trenerów. Cały czas stoi Henryk Apostel. Około 20 minut do końca. Nie wiem, ile arbiter doliczy. Były przerwy. I Francuzi. Pierwszy kontakt Wojtali. Ubieg teraz Świerczewskiego. Tutaj Karembeu. Guérin, niespożyte siły, szybkość Francuzów. Tam Bukalski przeszkadza jak może. Przed konkretnym zadaniem Zidane, ofiarność Polaków, wybić tę piłkę i dobrze. I spokojnie. Tylko do kogo zagrać. Rusza tutaj prawą stroną, to jest Jacek Zieliński, proszę Państwa. Poszedł odważnie. Wojtala w jego miejsce. Asekuruje tam obronę, ale już pan Jacek natychmiast wraca do linii defensywnej. Bez wątpienia. W drugiej połowie jednostronny pojedynek, ale czy to będzie ważne? Ważne, byśmy utrzymali ten korzystny rezultat. Dugarry, Koźmiński zdołał dośrodkować dobre przyjęcie przez Świerczewskiego, który tam asekurował lewą stronę naszej obrony. I teraz się przydaje doświadczenie, ogranie w tych ligach zagranicznych jak Koźmiński, który nas strzelił piłkę na nogę Karembeu. Może nie jest to ładne, może nie jest to efektowne, ale my musimy osiągnąć cel, którego jesteśmy blisko, naprawdę blisko. Prowadzimy z Francją, tu na Parc des Princes 1-0. Gol Juskowiaka w 35 minucie. Gramy już, proszę Państwa, przez 20 minut 10. Tam była... Oj, zagapili się nasi! Ale skończyło się szczęśliwie. Czerwiec nie przejął piłki. Francuzi. Guérin na pole karne i za końcową linię wyjdzie ta piłka, tak jest. Rodziła się w trudach i znojach ta reprezentacja. Pamiętam, gdy robiłem pierwszy mecz w eliminacjach, wtedy powiedziałem, że nie chcę oglądać takiej reprezentacji, a w zasadzie nie chcę komentować takich meczów. Podjąłem się znowu pracy przed mikrofonem, bo swoją grą Polacy niemal prowokowali do tego. A tak grających naprawdę podziwiam i oklaskuję, podobnie jak i Państwo. Walczą, ile mają sił. Tak, tak, to się przydaje. Jesteśmy z Wami, Polacy, jesteśmy z Wami. Około 16-17 minut, żeby przetrwać jeszcze grając w dziesiątce. Karembeu, przepraszam. Wojtala, ale Francuzi przy piłce. Djorkaeff. Karembeu. Ma Zidane, czego żałować. Złożył się jak jest najlepiej. Ale Woźniak asekurował prawy słupek bramki. A teraz grze tutaj na Parc des Princes. Wiedzą Francuzi, co potrzeba ich graczom. Nie potrafimy przeprowadzić żadnej składnej akcji. Ograniczyliśmy się w tej drugiej połowie do przeszkadzania, utrudniania i bronienia dostępu do bramki Woźniaka. Deschamps. Karembeu. Thuram. Emezake stojący. Nad spalonym jest Pedros. Nie, to Djorkaeff. Około 15 minut do końca. Iwan. Próba przejścia, wymuszenia faulu. Ale Francuz nie faulował, a arbiter nie dał się na to nabrać. Thuram. Już nie atakujemy tutaj na połowie rywala. Wracamy na 30 metr i tam przeszkadzamy Francuzom. Juskowiak może przytrzyma i słusznie tę piłkę. Brawo, panie Andrzeju. Szkoda, że nie dokładnie do Ryszarda Czerwca. Teraz za odmianę polscy kibice dodają otuchy naszej reprezentacji. Koźmiński, Karembeu. Brawo, Marek Koźmiński, faul Karembeu. Będzie to teraz najlepiej widoczne. Tu park w park, a tutaj o, za to odepchnięcie. Około 13 minut do końca. Guérin nie spożytej siły. Deschamps. Karembeu. I w ostatniej chwili tam Dugarry zdjął piłkę z przed nogi Piotr Świerczewski. Taka piłka na uwolnienie, struf hokejowy. Jest tutaj Lama. I on jeszcze nie wytrzymuje nerwowo w bramce tego, że jego partnerzy nie radzą sobie w ataku. Nie ma, jest spalony, jest, ale Woźniak też jest, proszę państwa. Nie denerwujmy się. Piłka i tak nie spadła do bramki. Oby tak do końca. Juskowiak. Andrzej Juskowiak nie grał ostatnio. Ma dolegliwość paksiny. Wiedział Henryk Apostel, że będzie do zmiany, ale nie ma już możliwości. I Tomek Wałdoch. Ale Francuzi groźnie i jest Jacek Zieliński. Znów Francuzi. Ponad bramką Guérin. Około 10 minut. Andrzej Juskowiak teraz popijający przy bocznej linii i mobilizujący zawodników Andrzej Woźniak. Jeszcze trochę panowie. I Kosecki, i Kowalczyk cały czas stoją tej przy bocznej ławce, pokrzykują, wspierają jak mogą, bo już nie mogą być na boisku. Pedros świetne zgranie. Znów Pedros, dostał mu Djorkaeff. Nie, to był Dugarry, Djorkaeff na polu karnym. Ale przejmują Polacy. Ryszard Czerwiec. Bukalski. Tylko nam łatwo poszło do linii środkowej. I teraz znowu trzeba wracać i pracować. Pedros na spalonym dwójka Francuzów. Mówiłem o tym, że będą Polacy ryzykowali. Wyraźnie to widać. Ale Smith. Już dawno nie trzymał tak w napięciu występ Polak. Karembeu. Ponownie on. Daleka piłka, teraz nie ma spalonego, błąd Polaków. I kick, ale jeszcze Francuzi. Brawo Woźniak, będzie karny. Faulowany Zidane. Faul radości na Parc des Princes. Tutaj nie było faulu. Piotr Świerczewski. Lizarazu ustawia piłkę. Nie zdobył do tej pory bramki w reprezentacji. Janek Tomaszewski. Myślę, że przeżywa najmocniej teraz postawę Woźniaka. A ten jakby chciał wystawić ścianę swoich pragnień i marzeń. Brawo! Brawo, Andrzej Woźniak, wspaniale! Jak cudownie, jak wspaniale! Proszę Państwa, coś niesamowitego i nieprawdopodobnego, co zrobił Andrzej Woźniak. Spokojnie, bez nerwów, opanujcie się, ja też to przeżywam, podobnie jak i Państwo. Jeszcze 9 minut, mam gęsią skórę po tym, co zrobił Woźniak. Wciąż 1-0 na świetnej tablicy i oby tak do końca. Teraz znowu groźnie, ale faulowali Francuzi. Nie możemy stojąc piłki. Utrudniamy co najwyżej. Przeszkadzamy. Chociaż teraz Krzysztof Czerwiec czeka i Juskowiak, żeby nie spalić. Nie, to Bukalski tam na prawą stronę do serca i to stoi wracający, ile ma tylko sił. Lama natychmiast, bez zastanowienia. Tutaj w środkę, dwójkę między Zidana i Dugarry'ego. Pierwsze ładnie, przytomnie. Czysto. Bukalski. Był faulowany. Około 7 minut, może 8 do zakończenia tego jakże dramatycznego w drugiej połowie spotkania. No i wywalczyli Francuzi rzut za łuk. Dugarry. Zidane. Karembeu. Zamieszał tam na lewej stronie Zidane. Nie ma spalonego, ale nie wybili Polacy. Iwan, ile miał tylko sił. Ale od rzutu z autu Francuzi. Thuram. Jeszcze troszkę, panowie, jeszcze troszkę. Thuram. I będzie rzut wolny dla Francji. Czterdziesta minuta drugiej połowy. Zatem skórce złapały któregoś z naszych zawodników. No pociągnie nam tu ta druga połowa. A Jacek Zieliński. Niedawno ciężki mecz z Göteborgiem. No i teraz przyjdzie nam grać w dziewiątkę, proszę Państwa. Nie wymagam od Polaków ataków od tej 57 minuty, bo od której gramy, proszę Państwa, osłabieni brakiem Łapińskiego, który otrzymał czerwoną kartę. A więc w dziewiątkę w tych końcowych minutach. Mam nadzieję, że zrobią i trenerzy odnowy i na czeka wszystko, by Zieliński powrócił do gry. Tymczasem Djorkaeff i Pedros. Djorkaeff. I gol! Ojej, jak szkoda, jak szkoda! Uff. 41 minuta drugiej połowy. Jeden, jedyny raz pokonali Woźniaka. 86 metr. To jego czwarta bramka w reprezentacji Francji. Żałuję, tak niewiele nam brakowało do szczęścia. 4-5 minut. No teraz Francuzi ruszą ze zdwojoną energią. Jest jak w polu tu na Parc des Princes. Paul Dugarry'ego. Zachę stoi przy bocznej linii, pokazuje, gdzie dograć, jak zagrać. No sporo jednak dały te zmiany w drugiej połowie, no, ale też fakt, że gramy w dziesiątkę na spalonym dwóch Francuzów. Szukają tam Juskowiaka, tylko że jest już osamotniony w tym ataku nasi zawodnicy. No bądźmy sprawiedliwi, zasłużyli Francuzi na tę bramkę w przebiegu meczu. Guérin jedyny raz Woźniak dał się zaskoczyć. Widzą Państwo. Na pewno sędzia przedłuży tę drugą połowę. Zidane. Koźmiński. Teraz szansa na kontrę. Może ruszy Marek Koźmiński. Faulowany. I będzie chyba żółta kartka dla Zidane. Tak jest. Opędza hiszpański arbiter Koźmińskiego, żeby się podniósł. Już są noże przygotowane, ale niepotrzebne. Świerczewski. Juskowiak nie doszedł. Bukalski. Natychmiast atakowany, ale faulowany. Mądrze teraz Polacy. Szkoda, że nie troszkę wcześniej. I akurat kiedy byliśmy w dziewiątkę, ten udany rzut wolny. Iwan. Na pewno sporo umie, ale jeszcze nie wkomponował się w skład naszej drużyny. Francuzi, którzy tutaj na spalonym jest Djorkaeff. Czerwiec. Nie możemy przejąć piłki, rozegrać akcji. Jesteśmy osłabieni brakiem jednego zawodnika. Nie doszedł do piłki Marek Koźmiński. 46 minut, ale jeszcze myślę, że parę przed nami. Czerwiec. Bukalski. Sędzia nam przeszkodził teraz. Desailly. Zidane. Szybkość Dugarry'ego, strykąt i słupek. to powtórka. Zieliński szuka tam cały czas nieustannie Juskowiaka. Czerwiec. Iwan. Ubieg serca Lizarazu, ale będzie aut dla Polaków. Czerwiec. Iwan. Niedokładnie. Przechwycimy, przechwyciliśmy. Do Juskowiaka, ten ma podniesioną rękę. Francuzi sami sygnalizują już to swoim graczom, ale nie miał okazji do grania do Andrzeja Juskowiaka. Czerwiec. I koniec, proszę Państwa. Tyle wysiłku, tyle nerwów i wciąż nikt nie jest bliższy tego awansu. Ani Francja, ani my. Tak niewiele brakowało nam do szczęścia, ale jest się z czego cieszyć. Nie straciliśmy, proszę Państwa, szans awansu. Przed nami gra u siebie z Rumunią, z którą trzeba będzie wygrać. Francuzi grają na wyjeździe z Rumunami. W każdym razie dziękuję Polakom za walkę. Ten jeden, jedyny moment, kiedy graliśmy w dziewiątkę, zawalczyli i za to im serdecznie dziękujemy. Na Parc des Princes po niesamowitym meczu nerwów, wszystko w nim było. Świetnej postawy Andrzeja Woźniaka, remisujemy z Francją 1-1. Następne emocje w Zabrzu z Rumunią 6 września. Dziękujemy Wam, Polacy, dziękuję Państwu z Parc des Princes. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski, Halo Warszawa. Halo Warszawa. Dobra, będę grał, poczekaj, bo ja muszę nagrać teraz dwie korespondencje, jedną na rano, a jedną muszę nagrać na ten. Możemy? Warszawa, da odpowiedzcie mi, czy możemy grać? Halo Warszawa, powiedzcie mi, czy mogę grać? Halo Warszawa.